Oficjalne otwarcie Krzeszowickiej Biblioteki za nami. Od najbliższej środy mieszkańcy i czytelnicy mogą ją odwiedzać. Na dzisiejszy dzień czekaliśmy z ogromną niecierpliwością. Jest to dzień niezwykły, podniosły i ośmielam się stwierdzić historyczny. Wraz z otwarciem nowego budynku biblioteki otwierają się przed nami nowe możliwości. Będzie to miejsce otwarte, przyjazne dla każdego, i co ważne, będzie służyć obecnym i przyszłym pokoleniom. Przestrzeń biblioteki dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych, dzieci, młodzieży oraz osób starszych. Daje możliwość zarówno indywidualnego, jak i grupowego spędzania czasu. Zajęcia edukacyjno-plastyczne, biblioterapeutyczne, rozwijające kreatywność, prelekcje, wystawy tematyczne, warsztaty rękodzieła, spotkania autorskie, dyskusyjny klub książki. To tylko niektóre propozycje z szerokiego wachlarza naszej oferty bibliotecznej. Budynek, w którym się znajdujemy, to pierwszy taki nowoczesny budynek w gminie. I kiedy mówię o nowoczesności, mam na myśli szereg proekologicznych rozwiązań, takich jak fotowoltaika wykorzystująca energię słoneczną, pompę ciepła, zbiornik retencyjny na wody opadowe do podlewania roślin. W budynku nawiązano również do tradycji naszego regionu, poprzez wykorzystanie skał wydobytych w lokalnych kopalniach. Nie bez powodu na portalu wejściowym budynku umieściliśmy słowa naszej noblistki Wisławy Szymborskiej. Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła. Chcemy stworzyć miejsce, które będzie przyjazne dla każdego czytelnika, chcącego uczestniczyć w tej zabawie. Chcemy, aby nasza biblioteka była oknem na świat, miejscem bezpośrednich, spontanicznych spotkań człowieka z człowiekiem. Miejscem żywym, inspirującym i ważnym dla lokalnej społeczności. Bardzo dziękuję. Jedna z sal będzie miejscem wystaw lokalnych twórców. Pierwsze piętro to strefa dzieci i młodzieży. Jest bardzo przyjaźnie. Na pewno też maluchy nie będą się tu nudzić.